Rozdział 33. Doktor Sloper stopniowo wycofywał się z praktyki zawodowej. Odwiedzał już tylko tych pacjentów, których objawy chorobowe przedstawiały dla niego jakieś nowum. Jeszcze raz wybrał się do Europy i przebywał w niej 2 lata. Towarzyszyła mu Katryna i ciotka Pennyman tym razem wzięła udział w ich wyprawie. Europa wyraźnie nie zadziwiła pani Pennyman, która w najbardziej romantycznych miejscowościach powtarzała ciągle swoje, ależ to wszystko jest mi doskonale znane. Trzeba dodać, że uwagi te kierowała zazwyczaj nie do brata, ani nawet nie do bratanicy, lecz do innych turystów znajdujących się w pobliżu, czy choćby do przewodnika lub do stada kóz, które miała przed oczyma. Któregoś dnia po powrocie z Europy doktor zwrócił się do córki ze słowami, które ją poruszyły do żywego. Powróciły, zda się, z odległej już przeszłości. Chciałbym, żebyś mi coś obiecała, zanim umrę. Czemu mówisz o śmierci? Ponieważ mam 68 lat. Mam nadzieję, że będziesz żył jeszcze długo. I ja mam taką nadzieję, ale pewnego dnia nabawię się paskudnego przeziębienia i wtedy nasze nadzieje nie na wiele się przydadzą. Tak wtedy odejdę z tego świata i wspomnisz, że ci to przepowiedziałem. Zatem obiecaj mi, że nie poślubisz Morrisa Townsenda po mojej śmierci. To właśnie tak poruszyła Katrin. Milczała wszakże i dopiero po jakiejś chwili zapytała. Dlaczego o nim mówisz? Kwestionujesz wszystko, co ci mówię. Mówię o nim dlatego, że stanowi temat taki sam jak wszystko inne. Można go zobaczyć jak każdego i wciąż rozgląda się za żoną. Miał już jedną, ale się jej pozbył, nie wiem jakim sposobem. Przebywał ostatnio w Nowym Jorku i odwiedził twoją kuzynkę Mariannę. Spotkała go tam ciotka Elizabeth. Żadna z nich mi o tym nie mówiła, trąciła Katrin. To ich zasługa, nie twoja. Roztył się i wyłysiał i nie doszedł jakoś do fortuny. Nie jestem wszakże taki pewny, czy to wszystko wystarczy, by odwrócić od niego twoje serce i dlatego proszę cię, żebyś mi to obiecała. Roztył się i wyłysiał. Słowa te przedstawiły dziwny obraz oczom Katrin, w których zachował się przecież niezatarty wizerunek najurodziwszego młodzieńca na tej ziemi. Nie sądzę, abyś mnie rozumiał, ojcze, powiedziała. Ja bardzo rzadko myślę o panu Townsendzie. Tym łatwiej ci przyjdzie zadośćuczynić mojej prośbie. Obiecaj, że po mojej śmierci tak samo będziesz postępować. Katrin znów milczała dłuższą chwilę. Prośba ojca ogromnie ją zdziwiła. Otwierała niejako starą ranę, która na nowo zabolała. Tego chyba obiecać ci nie mogę, powiedziała. Bardzo byś mnie zadowoliła, poddał doktor. Nie rozumiesz, ojcze, tego obiecać ci nie mogę. Doktor milczał chwilę. Mam szczególny powód, żeby o to prosić. Zmieniam swój testament. Powód ten nie przekonał Katrin. Ledwie go zresztą zrozumiała, bo wszystkie jej uczucia sprowadzały się do jednego, że ojciec próbuje z nią postąpić tak, jak postępował z nią przed laty. Dręczyła się tym wtedy. Teraz zaś całe jej doświadczenie, spokój, dyscyplina, jaką sobie narzuciła, wszystko to w niej się obruszyło. Ongiś, za młodu, była tak potulna, że teraz mogła sobie pozwolić na tę trochę dumy, zwłaszcza, że w żądaniu ojca, jak i w jego niezbitym przekonaniu, że wolno mu żądać od niej takich rzeczy, kryło się coś, co niejako przynosiło ujmę jej godności. Godność Katrin nie była nigdy napastliwa. Biedaczka nigdy jej nie demonstrowała. Wystarczyło wszakże posunąć się za daleko, żeby się odezwała. Ojciec bardzo daleko się posunął. Nie mogę ci obiecać, powtórzyła tylko. Upierasz się. Chyba mnie nie rozumiesz. Wytłumacz przeto, proszę. Nie mogę ci tego wytłumaczyć, powiedziała Katrin. I nie mogę ci obiecać. Słowo daję, wykrzyknął. Pojęcia nie miałem, że jesteś tak uparta. To ona jednak wiedziała o tym dobrze i sprawiało jej to pewną radość. Wszak była już kobietą w średnim wieku. Jakiś rok potem zdarzyło się to, co przepowiedział doktor, a mianowicie przeziębił się okropnie. Któregoś dnia, było to w kwietniu, wybrał się do Blumenthal z wizytą do chorego pacjentów. Chory umysłowo przebywał w prywatnym zakładzie i rodzina
pragnęła usilnie zasięgnąć opinii lekarskiej z miarodajnych źródeł. W drodze spotkał doktora ulewny deszcz wiosenny, a że jechał wolantem bez osłony, przemógł do nitki. Gdy wrócił do domu, dokuczały mu już zło wróżbne dreszcza, nazajutrz rozchorował się na dobre. To jest zapalenie płuc, powiedział Katrin. Będę potrzebował bardzo starannej pielęgnacji. Nic ona nie zmieni, bo nie wyjdę z tego, ale chcę, żeby wszystkiego ściśle przestrzegano, tak jakbym miał wrócić do zdrowia. Nie znoszę zaniedbań przy łożu chorego, więc bądź tak dobra i zajmij się mną, przyjmując, że wyzdrowieję. Powiedział jej, kogo wezwać z jego lekarskiego grona i wydał mnóstwo drobiazgowych zleceń. Katrin tedy pielęgnowała go w tej optymistycznej wierze. Wszelako doktor, który nigdy się nie mylił, nie omylił się także i tym razem. Zbliżał się właśnie do 70 i mimo iż organizm miał odporny, stracił już wiele z dawnej żywotności. Umarł po 3 tygodniach, w których ciągu pani Pennyman, podobnie jak Katrin, niezmordowanie krzątała się u jego łoża. Gdy otwarto testament, jak przystoi we właściwym czasie, pokazało się, że zawierał 2 legaty. Pierwszy sprzed lat 10 obejmował szereg dyspozycji, na mocy których przeważająca część jego własności przypadała Katrin, a i obie jego siostry otrzymały przyzwoitą schedę. Drugi był świeżo sporządzonym kodycylem utrzymującym w mocy dożywotnie pensje roczne dla pani Pennyman i pani Amont, a redukującym do 1/5 spuściznę. Katrin została dostatnio wyposażona przez swą matkę, głosił dokument, i wydaje zaledwie znikomą część dochodu z tego źródła. To też majątek jej aż nadto jest wystarczający, by zwabić owe niebieskie ptaki bez sumienia. Która to kategoria ludzi, jak pozwoliła mi przypuszczać, nadal ją interesuje. Pozostałą znaczną część swego majątku dr Sloper podzielił na 7 różnych części, przeznaczając je na fundacje dla tylu szpitali i rozmaitych szkół medycznych w różnych miastach kraju. Pani Pennyman wydało się czymś potwornym, żeby ktoś tak swobodnie rozporządził się cudzym majątkiem, bo jej zdaniem pieniądze te po śmierci brata należały, rzecz jasna, już do innych. Obalisz chyba zaraz ten testament, podsunęła Katrin. O nie, zaprzeczyła Katrin. Bardzo mi odpowiada. Wolałabym tylko, żeby ojciec trochę inaczej uzasadnił swoją wolę.